No. Nagrywa się? Nagrywa się. Już przyczepię sobie kamerę tylko do szyby. Pięknie, kamera jest. Mogę jechać. Dobrze. Dobra, zjadymy. Wrypałem się na jakieś dziury tylko po to, żeby kamerę przestawić, bo inaczej byśmy nie pogadali. Dobrze, jadę sobie z powrotem z Starmanu i byłem dzisiaj tam załatwić parę rzeczy. I to jest jakieś 300 km odokąd, więc wyjechałem o 9 rano, dojechałem na godzinę pierwszą, tak na luzie, bez żadnej spiny. Jest godzina 3:30, bo tam mi zajęło mniej więcej trochę ponad godzinę. Wracam sobie, więc taki dzień 600 km na drodze, ale przy okazji stwierdziłem, dobra, nagramy coś, porozmawiamy trochę o życiu. Bo jestem tak nigdzie w zasadzie, nie ma zasięgu na komórce, GPS łapie, bo jest jeszcze niebo widoczne, ale naprawdę jestem nigdzie. I chyba dobrze jest być nigdzie, bo powiem szczerze, że się boję, kurwa, lodówkę otworzyć przez ostatnie kilka dni, bo jak się skończyły wszystkie kwestie covidowe i wszystkie kwestie jakichś tam ograniczeń, znaleźliśmy nagle lekarstwo na wszelkie ograniczenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale lekarstwo na wszelkie ograniczenia są protesty. Bo już nie ma znaczenia, że trzeba zachować jakieś odległości, nie ma znaczenia nic, bo są protesty, więc można protestować, trzeba i już się nie liczy. Nie liczy się już nic. W Brisbane zorganizowano właśnie protest o to tylko, żeby się solidaryzować z Amerykaninami. W tym proteście wzięło udział kilka dobrych tysięcy, jak nie lepiej, ludzi. Wyszli sobie na rynek, na miasto po prostu i siedzieli. Pomimo tego, że Australia nadal ma ograniczenia w kontakcie, nie można się jakoś tam za bardzo blisko spotykać, no ale nie szkodzi, to nie ma pierwszego wrażenia. Nie można się na siłownię, nie można iść na basen, ale protestować sobie można. No, znaleźliśmy wyjście z sytuacji całej pandemii, prawda? Wystarczy musieć zorganizować protesty i już jest wszystko w porządku. A tak poważnie, boję się otworzyć lodówkę, naprawdę, bo wszędzie atakują kwestie związane z tym, co się dzieje teraz w Ameryce. Oczywiście, jeżeli ktoś to ogląda nie na czasie, to chodzi tutaj o zabójstwo Floyda, nie pamiętam na imię, przez policjanta amerykańskiego. To nagranie obiegło świat bardzo szybko, bo nagranie było dosyć brutalne. Policjant sobie siedział na gościu i go tak naprawdę udusił. Później zaczęły się protesty, no i po fali protestów zaczęła się fala ekspertów. Fala ekspertów od Ameryki, fala ekspertów od rasizmu i fala ekspertów od tego, jak mają czarni w Ameryce. Fala ekspertów. Wiedzą wszystko. Po prostu wiedzą, kurwa, wszystko. A najlepsze jest to, że większość tych ekspertów Murzyna widziała w telewizji. No dobrze, każdy wypowiada się na temat tego, jak wygląda sytuacja w Ameryce, jak wygląda kwestia rasizmu. Ja też się wypowiem. A dlaczego nie? Różnica między nami jest taka, że ja pracowałem z czarnoskórymi, pracowałem z Hindusami, pracowałem z Chińczykami, pracowałem z Japończykami, pracowałem z Argentyńczykami, pracowałem z Brazylijczykiem, pracowałem z Meksykaninem, pracowałem z Hiszpanem, pracowałem z Grekiem, pracowałem z Amerykanami. No, z wieloma osobami pracowałem, z różnych krańców świata, naprawdę. Nie trafiło mi się chyba pracowanie z Eskimosami. Z Rosjanami też pracowałem. Z Eskimosami mi się nie trafiło. No, jakoś tak. Z Niemcami też pracowałem. Nie będę już chyba wymieniał wszystkich krajów, bo chwilę by nam zajęło. I wiecie, i powiem szczerze, że nie pamiętam do końca, który z nich miał jaki kolor skóry. Bo Brytyjczycy, chyba było kilka Brytyjczyków, Murzyn. Nie pamiętam. Pamiętam to, co robili. I no, takie jest moje odczucie, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, że no, ilość pigmentu i jakość tego pigmentu w skórze nie powinna wpływać na to, jakie masz kontakty z ludźmi. I jeśli chodzi o rasizm, ja no, mam doświadczenia z rasizmem, albo może z nacjonalizmem bardziej niż z rasizmem, ale no, mam takie doświadczenia inne niż byście chcieli chyba, bo niestety, ale wiele rasistowskich
tekstów usłyszałem w moją stronę od Murzynów. No, niestety. Usłyszałem dwie, tak naprawdę jak przeprowadziłem się do Anglii, zaraz włączę sobie podgrzewanie siedzenia, bo mi zimno w dupę. A jak się przeprowadziłem do Anglii, chyba to był rok 2011, spotkałem się z dwoma typami ludzi, którzy byli do mnie negatywnie nastawieni. Czy może z większą ilością niż dwoma. No, jedni to byli ci, którzy emigranci przyjeżdżają i zabierają pracę. No to jest jedno, to można pominąć jako po prostu majaczenia debila, który w ogóle nie zastanowił się nad niczym, nie? Ale byli też ludzie, którzy chcieli tak bardziej intelektualnie mnie podejść i po prostu okazać swoją wyższość. Bo no, taką naturę mieli Brytyjczycy, szczególnie młodzi Brytyjczycy, których ja poznałem, z którymi ja pracowałem, z którymi się spotkałem codziennie. Oni mieli takie przeświadczenie, że oni są takim narodem, który ma rządzić innymi. I naprawdę miałem to bardzo często i miałem to z wieloma z nich. Często przewijał się taki temat, bo oni się zawsze napieprzali z mojego akcentu, bo jak się przerodziłem do Anglii, to dopiero wtedy zacząłem mówić po angielsku regularnie. Ja angielski znałem, ale znałem ten angielski biernie w Polsce, miałem tam trochę lekcji, chuj lekcji miałem, ale tego angielskiego dawno nie wykorzystywałem tak na bieżąco. Wiadomo, że gdy człowiek się przeprowadza do innego kraju i zaczyna mówić w tym obcym języku, przez długi czas myśli w języku swoim ojczystym i musi to wszystko tłumaczyć. No wiadomo, że nie da się wszystkiego tłumaczyć jeden do jednego, bo inna jest składnia. Poza tym zaczyna się robić coś takiego, że mówię i myślę, bo potrzebuję... Coś takiego się dzieje z tego względu, że po prostu nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć tych słów zaraz na bieżąco. I część ludzi to rozumie i nie ma z tym największego problemu, nawet ci pomoże i będzie chciała się najbardziej cię zrozumieć, bo właśnie się dogadać, prawda? O to chodzi. A część ludzi będzie chujami, którzy będą się z ciebie naśmiewać. I spotkałem wielu Brytyjczyków, którzy właśnie tak się zachowywali. I bardzo często mieli takie teksty, że jak ty sobie w Anglii poradzisz, skoro ty do języka nie znasz? A ja nigdy nie uważałem, żebym mówił po angielsku źle. Ja wiem, ja mówię szybko, czasem mówię niewyraźnie, czasem wy mi mówicie, że ciężko jest się skupić na tym, jak mówię, bo czasami majaczę, czasami gdzieś odpływam, gubię jakieś literki, no, mówię jak mówię. Więc nie jest idealnie, ale nigdy nie miałem jakiegoś poczucia wstydu albo jakiegoś poczucia, że się nie nadaje, że ten mój angielski nie jest zbyt dobry, bo nigdy też nie miałem żadnych problemów z dogadaniem się z ludźmi z Anglii czy po angielsku w pracy. A zdarzało się to bardzo często, jeszcze zanim się wyprowadziłem do Anglii, ze względu na moją pracę. No ale dobrze, naśmiewali się, jak sobie poradzisz z tym, jak sobie poradzisz w Anglii bez znajomości dobrego języka. No i moją odpowiedzią zawsze było to, że nie mam niczego problemu, będę nadal zarabiał dwa razy więcej niż ty, więc myślę, że sobie dam radę. No bo przeważnie mówił o tym osobie, które się muszą dowartościować, nie? Bo przyjechał właśnie imigrant i będzie zarabiał nie wiadomo dlaczego, nie? To był jeden typ ludzi. Ich się bardzo szybko gasiło, z nim się bardzo za często nie rozmawiało. Czasami wyszli na piwo i jak popili, to tacy największy właśnie, najbardziej Brytyjczycy zaczynali wyjeżdżać z tekstami w stylu: bo my to was podczas wojny wyzwoliliśmy. No takie... To jest to, z czym ja się spotkałem w Anglii z Brytyjczyków, od Brytyjczyków białych. Od Brytyjczyków czarnych spotkałem się z czymś innym. I to było też nagminne i zdarzało się to dosyć często, że bardzo chcieli zaszufladkować mnie i porównać do jakiegoś... do jakiejś fikcyjnej postaci, z którą mi się kojarzyłem. Po prostu, bo dlaczego nie? No tak działa ignorancja, prawda? Wiecie, ja bym mógł mówić Murzynek Bambo, bo tyle byśmy rozmawiali o Murzynach w Polsce, ale no mógłbym, no. A dlatego niektórzy Murzyni, i to w szczególności Murzyni, nie wiem dlaczego, porównywali mnie do Borata. No okej, dobra, niech będzie, tak? Wiecie, tylko... Czasami ktoś mi rzuci tekstem, że Jaś Fasola mi się włączył, jak się zaśmieje głupio. Ja się z tego śmieję, bo to jest śmieszne, bo to nie jest jakieś chamskie, to nie jest powiedziane po to, żeby się do mnie po prostu przyjebać, ale jeżeli mówi ci to ktoś i przyzywa cię po prostu cały czas, pomimo tego, że prosisz, nie rób tego, nie? Bezpośrednio mówisz do kogoś: słuchaj, nie życzę sobie, bo to jest nie w porządku. Przede wszystkim, po pierwsze, nie jestem z Kazachstanu, to od tego zacznijmy.
nie wiem, jak się ze mnie ludzie śmiali, że przyjechałem na zmywak, albo jak tam kanalizacja, to jest śmieszne, bo to jest fajne, to jest stereotyp i ten stereotyp jest sam w sobie jest głupi z tego względu, że hydraulicy w Anglii bardzo dobrze zarabiają, są bardzo cenieni z tego względu, że jeżeli ktoś potrzebuje hydraulika, to właśnie zamówia Polaka, bo wie, że sobie Polak poradzi. Także to akurat dla mnie było śmieszne i nie miałem z tym problemu, ale jak zaczyna mi ktoś wyjeżdżać z Boratem, to powiem szczerze, że mi to wkurwiało, a im bardziej mi to wkurwiało, tym bardziej mi to na to wyjeżdżali, nie? Więc pamiętam taką sytuację, że siedziałem kiedyś, byliśmy na jakiejś imprezie, nie pamiętam co to było, czy to było jakieś po prostu piątkowe piwo czy coś, i siedziało tych trzech murzynów z firmy i właśnie zaczęli wyjeżdżać, że przed Borat. No co, w końcu się wkurwiłem i odpowiedziałem, słuchajcie, prosiłem, nie mówcie tak, jeżeli nie przestaniecie, to ja zacznę do was mówić czornuchy. Gdybyście, kurwa, mogli widzieć twarz tych trzech murzynów, wszyscy więksi ode mnie, tak popatrzyli się na siebie, po prostu jakby się, kurwa, zwarło coś w mózgu. Bo czarnuch po angielsku jak jest, to wiecie, nie? No, nie będę mówił, mi kanał zablokuje, bo nie wolno. Ale tak z kolorem czarnym się kojarzy. No, no. I tak sobie poradziłem z rasizmem w Anglii. Ja nigdy nie miałem jakichś, wiecie, kompleksów z tego powodu, ale też wydaje mi się, że patrzę na to troszeczkę inaczej niż większość białych, z tego względu, że jednak jestem imigrantem. Jestem imigrantem, który idzie pod górkę, najpierw w Anglii, teraz w Nowej Zelandii, bo wiadomo, dotarłem tutaj w wieku 30 paru lat, jestem dekadę za wszystkimi innymi, bo w wieku 30 paru lat ludzie już mają domy, mają rodziny pozakładane. Więc sobie zdaję z tego sprawę, że nie mam, że ja też mam podgórkę. Mam podgórkę z własnego wyboru, ale z drugiej strony nikt mi niczego nie dał, poza rodziną, ale nie dostałem niczego tak po prostu, bo jestem imigrant. I nie uważam, nie uważam też, żeby mi się należało. Nie uważam się, że jestem jakoś, może nie tyle pokrzywdzony, co no nie miałem takich możliwości w życiu, jak niektóre osoby, które mieszkają na przykład w Ofnach, niektóre znam. Bo mieli dużo lepsze możliwości, bo mieli dostęp do... Nieważne. Ale nie uważam, że z tego powodu ja jestem jakoś pokrzywdzony, albo że oni byli wielce uprzywilejowani. I nie uważam, że z tego powodu coś by mi się należało. No, a niektórym się wydaje, że niektórym się należy. To były moje przypadki z rasizmem skierowanym w moją stronę. Tak jak mówię, nigdy mnie to jakoś mocno nie ruszyło, ale no, miało miejsce. Nie? No, jak to będziemy traktować, to nie ma większego znaczenia w tym momencie. A tak chciałem wam opowiedzieć o moich historiach. Natomiast z drugiej strony, i to też ma, myślę, mi się wydaje, że to jest dużo inaczej w stosunku do ludzi, którzy wypowiadają się na temat rasizmu i na temat wielu rzeczy związanych z dysproporcją i z tym, że są nierówności i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, ja zatrudniałem wielu obcokrajowców i wiele osób o innych kolorach skóry, bo prowadziłem rekrutację w firmach, w których pracowałem, i pamiętam, jak przeprowadziliśmy jedną rekrutację, i pamiętam, że najgorszą kandydatką była Azjatka. Nie wiedziała nic. A najlepszym kandydatem był Azjata. Powiedział bardzo dużo i z tym Azjatą pracowaliśmy przez długi czas. Bo był bardzo dobry. I czy zatrudniłem, znaczy ja nie zatrudniałem, ale ja byłem pracodawcą, ale byłem osobą odpowiedzialną za dział i chciałem z daną osobą pracować. I czy zatrudniałem tą osobę dlatego, że ma taki, a nie kolor skóry? Nie. Dlaczego? Bo to jest rasizm. To jest właśnie rasizm. Gdybym zatrudnił Chińczyka dlatego, że jest Chińczykiem, to byłby rasizm. Gdybym zatrudnił murzyna dlatego, że mamy tylko samych białych i potrzeba nam jednego murzyna w teamie, żeby było kolorowo, i to byłby właśnie rasizm. Zawsze mi się wydawało, że ludzie powinniśmy oceniać po tym, jak się zachowują, co robią, co sobą reprezentują, a jeżeli mówimy o środowisku zawodowym, to jeszcze co mogą wnieść do zespołu. To zawsze dla mnie miało największe znaczenie i to się liczyło, a nie to, jaki ma kolor pigmentu jego skóra, prawda?
tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie tak powinno wyglądać. Wiecie, Morgan Freeman fajnie powiedział w jakimś tam wywiadzie dawno temu, że jeżeli chcemy, żeby rasizm się skończył, to przestańmy o nim mówić. I to ma rzeczywiście chyba według mnie największy sens. Po prostu przestańmy o tym mówić i przestańmy naciskać, że rzeczy się dzieją z powodów rasistowskich. Teraz czytałem ostatnio na Facebooku oczywiście, no bo gdzieś indziej, że ten gość w Stanach czarnoskóry został zabity dlatego, że był czarnoskóry. No nie. On został zabity dlatego, że trafił na pojebanego policjanta, nie? Który prowadził interwencję źle, a nie dlatego, że był czarnoskóry, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem, może się mylę, może oczywiście trafiło rzeczywiście na jakiegoś policjanta, który siedział na komendzie, myślał sobie, dorwę sobie dzisiaj jakiegoś murzyna i poszedł i dorwał. No, myślę, że tak nie było, no ale to już inny temat. Nie można wszystkiego zwalać na kolor skóry. Mi się wydaje, że się mieli po prostu przyczynę ze skutkiem. To dlaczego w Stanach jest tak, a nie inaczej, i dlaczego jest tak wielka dysproporcja między białymi a czarnymi, jeśli chodzi o bogactwo, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, jeśli chodzi o popełniane przestępstwa, jeśli chodzi o wiele różnych rzeczy. To jest temat bardzo skomplikowany i jak czytam teraz na Facebooku ostatnio jakiś gość umieścił wpis, który został udostępniony 3000 razy. Trzeba było, musiał ten gość aż komentarze wyłączyć pod tym wpisem, dlatego, że tak strasznie musiała być negatywne, że znudziła mu się moderacja. Ale został udostępniony 3000 razy mniej więcej i teraz ludzie się znają, bo on się też znał. Może dorwiecie ten wpis, może nie. Wpis oczywiście bardzo tendencyjny, no jeżeli się wejdzie na profil tego gościa, to poczytamy, że on pisze także o wszechobecnej kulturze gwałtu i o tym, że rządzi nami biały patriarcha. No to wiadomo, że to no, intelektualnie kurwa debil, nie? No jak to inaczej nazwać? No po prostu, nie? No ale to już jest inny temat. Ale potem widzę, że ktoś to udostępnia i dopisuje do tego, nic na ten temat nie wiedziałem, ale zgłębiłem temat i już wiem. Czyli zgłębiłem temat, czyli przeczytałem wystryw jednego typa i już teraz wiem. I teraz będę walczył na Facebooku z nierównością w Stanach, prawda? Tak teraz zrobię. No to chyba nie tędy droga. Wiecie, dziki trener fajnie powiedział w ostatnim jego wrzucie, to sobie możecie sprawdzić, że to tak jakby jechać samochodem i tak jakby jechać w tramwaju i widzieć, jak czterech gości kopie 11-latka i zamiast pomóc temu 11-latkowi, to przykleić sobie karteczkę z napisem, że no, wspieram niekopanie 11-latków i rzucić sobie na Facebooka. I to chyba tyle ma znaczenie, zarówno dla tego 11-latka, jak i dla tych murzynów ciemiężonych w Stanach. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc jeżeli coś macie robić, to może nie wrzucajcie jakieś dziwne rzeczy, bo jest śmiesznie. Bo jak to też dziki trener opowiadał, ale to się też dzieje na całym świecie. Jeżeli umiera ktoś na policji, kto jest lokalny, biały, to się nic nie dzieje, nie ma żadnych protestów, nie ma z tym żadnego problemu. Ale bo to nie jest modne, prawda? Więc na Facebooka też nie trzeba tego wrzucać, nie? Ale teraz, bo mamy modne BLM, ten akronim, to jest modne, to sobie wszyscy wrzućmy, prawda? Niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, niezależnie od tego, czy nawet wiemy, z czym się zgadzamy, czy nie, to sobie wrzućmy, bo to modne. Uzbieramy trochę lajków i uzbieramy trochę punktów za to. Iron Man nawet się za to podpiął. Ale właśnie, zróbcie coś, albo zróbmy coś, a nie tylko napieprzajmy, że jest tak, jak jest. Iron Man bardzo, bardzo fajnie do tego podszedł, z tego względu, że czarnoskórzy stanowią około 1% ludzi, którzy biorą udział w zawodach Iron Man. I powiem szczerze, że rzeczywiście nie widziałem murzyna na zawodach. Może jednego, może, ale nie przypominam sobie jakoś za bardzo. Nie widać ich, nie ma po prostu. Ja wiem, że się śmieją, że czarni nie jeżdżą na rowerze. I to moi znajomi murzyni, którzy się zawsze śmiali, że widziałeś kiedyś, żebyśmy jeździli na rowerach? Nie, my nie jeździmy na rowerach, my wpieprzamy arbuzy. I to mówił czarny, bo miał świadomość tego, że się można ponapieprzać z siebie, żeby pojazd coś. Nie jestem teraz rasistą, nie przypierdalać się proszę. I
Iron Man chce zmienić tę sytuację i chce przeznaczyć środki na to, żeby było większej różnorodności rasowej w Iron Manie. No jest ok, niech będzie, fajnie. Fajnie jest umożliwiać dostęp do sportu, tym bardziej, że ten sport jest drogi, nie umówmy się, a nie każdy ma pieniądze. I dobrze by było umożliwiać ludziom starty w zawodach w jakiś sposób. Nie wiem, jak to do końca będzie działać. Oni sami tego nie wiedzą, z tego względu, że dopiero uruchomili ten dział różnorodność, diversity. To w ogóle, jak słyszę to diversity, to mnie trochę trafia, ale niech będzie. Zobaczmy, jak podziałają. Niech będzie, jest ok, jest jakaś inicjatywa i każda inicjatywa, która coś stara się zmienić i mówi o równym albo łatwiejszym dostępie do wielu rzeczy, bo to o to właściwie chodzi, jest dobra. Trzeba ją wspierać, ok. I co czytam pod wpisem Iron Mana na Facebooku? Jakaś nawiedzona feministka, znaczy zdeklarowana feministka, ma napisane w opisie feministka, profesor socjologii, no bo oczywiście, jeżeli jest feministką, to może tylko to robić, prawda? No bo co innego? Jezu, nie zjedźcie mnie za to, sorry, ale chyba wiecie, jakie mam na to zdanie. Na ten temat zdanie. Czekajcie, bo jadę 104, a tu jedzie gość, który poszedł. No, ograniczenie do 100. No, ale pisze feministka, że to w zarządzie muszą być czarni i trzeba wesprzeć postulaty BLM. No zaraz, chwila. Albo zatrudniamy zarząd, który jest kompetentny, albo zatrudniamy zarząd, który jest kolorowy. To się może być jedno z drugim się zazębić w jakiś tam sposób, mniejszy lub większy, ale nie możemy zatrudniać ludzi ze względu na kolor skóry, bo jeżeli tak robimy, to jest to chyba nielegalne, tak mi się wydaje, że nie wolno zatrudniać ludzi ze względu na kolor skóry, ani ze względu na rasę, ani ze względu na pochodzenie, ani ze względu na płeć. Tak mi się wydaje. Drugi komentarz, jaki czytam, to jest to, że najlepiej by było, jakby zatrudnić każdego z jednej rasy. Tak sobie myślę, kurwa, no Eskimosów też trzeba zatrudnić, prawda, do tego, żeby było diversity w Iron Manie. Najlepiej by było jeszcze też, żeby trzeba było zatrudnić każdego z różnej rasy i z różnej płci. Tylko, że te same osoby twierdzą, że jest nieskończona ilość płci, więc nie wiem, jakby sobie z tym poradziły. No ale to już jest inny temat. To wam pozostawię do tego, żeby rozgryźć, jak to można ogarnąć. A tak naprawdę to chodzi o to, żeby traktować ludzi przez pryzmat ich akcji i przez pryzmat ich kompetencji i przez pryzmat ich zachowania, a nie przez pryzmat koloru skóry. Jeżeli tak będziemy ludzi traktować, to myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Co do samej sytuacji w Stanach, ona jest dosyć ciekawa z tego względu, że jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach, to według mnie będziemy mieli to samo w Polsce za kilkadziesiąt lat, z tego względu, że duża lwia część biednych osób w Ameryce, czy to są osoby kolorowe, czy to są osoby białe, bierze się z tego, że żyje na zasiłkach. Niestety, ale no, zasiłki powodują biedę, a nie walczą z biedą. No, nie da się tego ukryć i nie da się na to spojrzeć inaczej. I to demokraci sobie stworzyli duży elektorat do głosowania. I przez kilka dekad ten elektorat się rozwijał. I rozwijał się do tego stopnia, że teraz właśnie jest tak, jak jest. W Polsce zmieniło się to, w Polsce jest inaczej z tego powodu, że nawet nie trzeba było lewicy, bo PiS zagiął wszystkich i rozdał więcej niż największe lewicowe ugrupowania miały nawet w planach. To tak w ramach żartu. A w ramach innego żartu to od naszego trenera psów dowiedzieliśmy się, że musimy psom pokazać różnokolorowe osoby z tego względu, żeby się psy nie stały rasistowskie, bo to się zdarza podobno. Jeżeli pies nigdy nie zobaczy murzyna, albo Meksykanina, albo Hindusa, albo Chińczyka, to potem jak ich zobaczy, jak jest dorosły, to będzie widział, że coś jest nie tak i będzie na nich szczekał. I na tym chyba ten cały wywód zakończę. Tak mi się wydaje, mi gardło boli. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, albo jakiekolwiek same własne przemyślenia na temat tego, jak wygląda wasze podejście do rasizmu, jak wygląda wasze
Wasz związek, znaczy może nie związek, jak wyglądają wasze doświadczenia z rasistowskim zachowaniem, dajcie znać pod spodem. To kulturalnie proszę, bo bez żebym nie musiał banować, nie? Bo to bez sensu. No, chyba tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Jadę sobie dalej.